Witam was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Króciutki filmik na dzisiaj i to nie z Diablo, a z World of Warcraft. I obiecuję wam, że oczywiście do Diablo na dniach z powrotem wracamy. Nie przejmujcie się, mam bardzo dużo materiału przygotowanego, jeżeli chodzi o Diablo. Ale cóż, przejdźmy do tematu dzisiejszego, krótkiego odcinka, w którym porozmawiamy o World of Warcraft. Nagrywam to już 15 raz, goddammit. Moi drodzy, do World of Warcraft zawita jutro już druga faza prepatcha do najnowszego dodatku, czyli Dragonflight. Moi kochani, co w tym dodatku, tak na szybko sobie powiemy, bo nie wszyscy może wiedzą. Ja osobiście na przykład nie śledziłem żadnych newsów, żadnych przecieków, żadnych streamów nie widziałem, nie oglądałem żadnych filmów, żadnych artykułów, żadnych buildów, żadnych właśnie materiałów z dungeonów nowych, nic dosłownie, nie wiem nawet jak te krainy będą wyglądały. Dostajemy już jutro dostęp do nowej rasy klasy, czyli Draktyrów Evokerów, którzy będą DPS-ami albo healerami. Jest to taka ekskluzywna rasoklasa, czyli rasa przypisana do klasy, nie da się jej w innych kombinacjach jej zrobić. Podobno kustomizacja jest niesamowita, jeżeli chodzi o wygląd tego naszego smoczątka takiego. Jutro będziemy się tym, moi kochani, bawić. Oprócz tego dostajemy, jeżeli draktyrzy ewokerzy, czyli nasze smoczątka takie, dostajemy oczywiście smocze wyspy, czyli nowy kontynent składający się z kilku lokacji, które są podobno w historii Warcrafta największe, jeżeli chodzi o wertykalność. I po tych smoczych wyspach będziemy sobie latali na grzbietach smoków, co nie będzie wyglądało jak zwykle w Warcrafcie latanie, które jest w zasadzie pływaniem w powietrzu, a będzie nowy system latania zaimplementowany do gry, w którym to będziemy poruszać się w taki sposób, jak na przykład, jeżeli kojarzycie taką serię Batman Arkham, no to tam Arkham Origins, Arkham Knight, tam polega to latanie na takim szybowaniu, gdzie w zasadzie mamy, cały czas opadamy, nurkując w dół nabieramy prędkości, możemy się wzbijać do góry, robić jakieś piruety, różne pierdy, śmierdy. I moi drodzy, na materiałach wygląda to naprawdę nieźle. Ja już nie mogę się doczekać, aż sam w to się wgryzę. Nie grałem w żadną betę, alfę, ani nic. Nie oglądałem żadnych materiałów, tak więc oprócz zwiastunów oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja się naprawdę jaram. Oprócz tego oczywiście mamy nowy system drzewek talentów. Drzewek. Wcześniej nie były to drzewka w ogóle, tylko te tabelki talentów. Teraz mamy drzewka talentów z prawdziwego zdarzenia. Jest to oczywiście, jest podzielony on na drzewko naszej klasy i drzewko naszej podklasy, można powiedzieć, naszej specjalizacji. I wybór i kustomizacja tego też jest niesamowicie. Blizzard troszeczkę wraca do korzeni tym dodatkiem, ale do tego też sobie zaraz wrócimy. Mamy zupełnie nowy system craftingu, który jest rozbudowany jak ja pierdzielę, a w zasadzie to skłamałem was mówiąc, że nie oglądałem żadnych materiałów, bo dzisiaj akurat jak właśnie jadłem obiad, to wskoczył filmik po prostu tak z automatu, który mówił o tym nowym craftingu i goddammit, jak to jest rozbudowane. Masakra. Zobaczymy oczywiście w praniu. Ja tego nie testowałem. Zobaczymy, jak to będzie, czy ten poziom złożoności craftingu będzie przyjemny w jakikolwiek sposób, aczkolwiek to, co było w ostatnich dodatkach WoWa, no to ciężko jest zrobić coś gorszego, tak? Na pewno się to nie sprawdzało, o tak. Oprócz tego nowego craftingu mamy też nowe możliwości bawienia się naszym UI. Jest taki specjalny system, gdzie możemy sobie to wszystko przestawiać. Oczywiście to wcześniej robiły addony, ale fajnie, że mamy to w końcu w grze i nie będzie nam crashowało z każdym update'em. No i oczywiście, moi kochani, skoro mamy nową krainę, która była ukryta przez 10 tysięcy lat, albo więcej, niewiele więcej, ale więcej, przepraszam, no to mamy jakieś nowe lore, mamy nowe rasy, chociaż tam oczywiście jest taki zgrzyt troszeczkę lorowy z centaurami, ale nieważne. Mamy oczywiście tam nowe rasy, mamy nowe podrasy jakieś, mamy całą masę nowej historii, no i oczywiście taki troszeczkę świeży start po tym, co się ciągnęło w ostatnich dodatkach. Jeżeli mniej więcej śledzicie WoWa, to wiecie, że Shadowlands to już było naprawdę
wątek na wątku, na wątku, na wątku, na wątku, na wątku i żeby to wszystko ogarniać, to trzeba było, oprócz tego, że grać i czytać wszystko w questach, co oczywiście ja robiłem, to jeszcze trzeba było doposiłkowywać się masą materiałów z YouTube'a i tak dalej, bo nie wszystko oczywiście było w grze zawarte, bla bla bla, trzeba było sobie różne rzeczy samemu wywnioskować, no cała masa różnych pierdół i ten wątek Sylvanas, który ja osobiście do pewnego czasu bardzo mi się podobał, aż do Shadowlandów w zasadzie, no to no już mi on osobiście się zbrzydł. Sylvanas i Illidan to moje ulubione postacie i Sylvanas no niestety trafiła już takie miejsce w jakby w moim serduszku, że już miałem jej dosyć troszeczkę w tym World of Warcraft. Troszeczkę ją zepsuli, no nie ma tutaj co tutaj dużo ukrywać. No a tutaj dostajemy nową plejadę bohaterów, to znaczy nie są to nowi bohaterowie, ale są to bohaterowie, którzy no gdzieś tam ucichli na parę dodatków, między innymi Khadgar z Legionu, który powraca, to się będzie dobrze oczywiście kojarzyło. No i oczywiście Alek Straża, ten Wrathion, będzie kilku takich gości, których dawno nie widzieliśmy, chociaż w zasadzie Wrathion widzieliśmy pod koniec BFA, nieważne, nieważne. Poznamy całą masę nowych bohaterów, całą masę nowego lore i co najważniejsze, nie będziemy musieli ciągnąć tam tych wątków z Legionu, BFA, Shadowlandów i ich dalej ciągnąć i kurde, co tam, czy w końcu poznamy odpowiedź na to pytanie, czy na to, czy na tamto. Nie. Jedyne pytanie jest, dlaczego Smocze Wyspy się przebudziły, my tam wpadamy jako ekspedycja, nie ma żadnej, kurwa, wojny nie wiadomo jakiej, nie ma żadnego wielkiego złego, który, kurwa, tam zaraz je rozpierdoli, te wyspy całe i musimy go powstrzymać, nie. Lecimy tam jako ekspedycja badawcza, poznać nowe krainy, eksplorować, bawić się tym, nie ma tego ciśnienia, nie ma, wiecie, tego, że już w pierwszych momentach dodatku biegniemy przez krainę umarłych, walczymy z upadłymi jakimiś tytanami. Jezus Maria, nie. Mamy takie typowe, chciałoby się powiedzieć, foot on the ground fantazy, ale nie będzie foot on the ground, bo będziemy latać na smokach. Ale mamy takie nowe, typowe high fantazy. Będziemy mogli sobie naszą, jeżeli ktoś ma fantazję latania na smokach, to sobie ją spełnić. To nowe takie świeże spojrzenie na te wszystkie systemy, świeże spojrzenie na fabułę, świeże spojrzenie na wszystko. Tego bardzo, bardzo mi osobiście brakowało w World of Warcraft. Mi się podobał zamysł Battle for Azeroth, że znowu wracamy, kurde, na Azeroth, znowu będą się te rzeczy działy na naszym tym, że znowu nie w kosmosie, nie w, w innym wymiarze, w innej linii, kurwa, czasowej, nie na innej planecie, tylko na Azeroth, a wiecie, no tam parę komplikacji się przydarzyło po drodze. Tym razem mamy naprawdę nowe spojrzenie na wiele systemów, nową rasę oczywiście, którą sobie na jutrzejszym streamie, oczywiście zrobiłem ten film po to, żeby też to zapowiedzieć, jutro około godziny 16-17, myślę, zależy jak się wyrobię ze zrobieniem obiadku, odpalimy sobie streamek. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nie będzie żadnych problemów z internetem ani ze zrywaniem. Ja oczywiście dzisiaj miałem znowu próbę włamu na konto mojego YouTube'owego. Goddammit, wujek, nie ma lekkiego życia, wierzcie mi. Więc zostawcie łapkę w górę wujkowi za to, że się stara. Już myślałem, że spóźnią się filmy z Diablo kolejne, bo dostałem informację od Google, że do 6 dni dostanę informację o tym, co mam dalej robić. Dzisiaj wkurzyłem, ale nieważne, wszystko jest ogarnięte. Jeżeli nie będzie żadnych komplikacji, to jutro na godzinę 16-17, jeszcze się określę na Facebooku i na Discordzie, jak się wyrobię, odpalimy sobie streama z World of Warcraft Dragonflight, stworzymy sobie Draktyra, zrobimy sobie ten wstęp Draktyrem, może odpalimy sobie inne klasy, zobaczymy jak wyglądają te talenty ich i tak dalej. I oprócz tego postaram się zrobić tak, żeby tą kustomizację oraz kustomizację tego naszego smoka, czy tam właśnie przygody w tym nowym dodatku, postaram się to nagrać
i zrobić i wrzucić jako materiały osobne. Nie obiecuję, ale postaram się. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, wbijajcie, moi kochani, na streamka. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie. Ja wiem, że nie wszyscy lubią Warcrafta. Ja wiem, że większość na niego nawet pluje z was, bo to nie Diablo i jest kolorowy, a ten nowy dodatek to już w ogóle wygląda jak wytresować smoka, czy jakaś inna bajka Disneya. Ale ja lore Warcrafta uwielbiam, kocham i daję mu kolejną, nową szansę. Wpadnijcie chociażby po to, żeby pogadać z wujkiem. Zrzucić okiem, nikt was do gry nie będzie namawiał. Rzucić okiem, nie spodoba wam się to, nie. Zawsze możecie wpaść dla samych pogaduszek. Dzięki wam wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że jutro się na streamie zobaczymy. Jeśli nie, jeżeli będzie problem z internetem, to oczywiście postaram się nagrać jakieś materiały z tego po prostu. No i tyle. Dzięki wam wielkie. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!